W zeszłym tygodniu Sejmik Województwa Śląskiego po zmianach, które tam się dokonały, wyszedł z taką inicjatywą, wręcz ją wprost zrealizował, bo zapewnił 20 milionów złotych na program in vitro z budżetu Województwa Śląskiego. Stąd 5 milionów w każdym z lat, które są. Stąd myślę, że warto brać przykład z dobrych inicjatyw i takie inicjatywy realizować w ramach naszych regionalnych możliwości. I oczywiście wiemy, że jest też zbierana ogólnopolska akcja dotycząca podpisów in vitro. Kiedy zmiany w parlamencie będą i czy będą, to sprawa otwarta, chociaż oczywiście trzymamy za to kciuki, ale wiadomo, że w tej kadencji parlamentu dofinansowania do in vitro nie będzie w całym kraju, bo PiS to zlikwidował. Stąd przecież można jednak pomóc parom chcącym mieć dzieci, a mającym różne trudności z tym właśnie w ten sposób w ramach naszego województwa. Taką inicjatywę złożymy i do radnych sejmiku, do wszystkich zwrócimy się, żeby taką poprawkę zgłosili do budżetu i też oczywiście do samego zarządu, który również ma możliwość wnioskowania o zmiany w budżecie jeszcze przed uchwaleniem tego budżetu. Zwrócimy się do pana przewodniczącego Rafała Bartka z prośbą gorącą o to, aby włączyć przed dyskusją na temat budżetu województwa polskiego na rok 2023 naszego punktu w ramach dyskusji po to, aby radni sejmiku i także zainteresowane strony miały szansę wypowiedzieć się i argumentować, z jakim pomysłem Stowarzyszenie Tak dla Polski, Tak dla Opolskiego wychodzi. Taki wniosek do pana przewodniczącego złożymy również dzisiaj. My jesteśmy też reprezentantami różnych miejsc województwa opolskiego i chcę też zapewnić, że podobne wnioski, ponieważ nie idzie to w żadnej kolizji, zostaną złożone przez kluby radnych w poszczególnych powiatach, między innymi w powiecie nyskim, z tego co wiem, nie tylko, ale tu koledzy na pewno w tej kwestii się wypowiedzą. Uważamy, że metoda, która jest w stanie dać ludziom szczęście, powinna być wspierana także ze środków publicznych. Nie widzimy żadnego powodu, dla którego dzisiaj nie ma dobrego klimatu, zwłaszcza wśród władzy, zwłaszcza wśród partii rządzącej, dla tego rodzaju rozwiązań. Dzisiaj ta inicjatywa obywatelska, która jest zbierana przez partię opozycyjną, wiemy realnie, że jest w stanie być dopiero w 2024 roku wprowadzona. Nie traćmy tego czasu. Straciliśmy zbyt dużo czasu od roku 2018 jako samorządowcy, aby tego programu, choć z wyłączeniem miasta Opola, tutaj pan prezydent słusznie to zauważył, abyśmy dzisiaj w roku 2023 dali moc i szczęście młodym rodzinom i wszystkim tym, którzy chcą skorzystać z tej propozycji finansowania ze środków budżetowych, wspaniałej, naukowo udowodnionej metody, jaką jest in vitro. Ja jestem z powiatu kluczborskiego, z Kluczborka, miasta, także pana marszałka, w którym w tej kadencji zlikwidowano oddział ginekologiczny i położniczy. Szanowni Państwo, nawet to. Więc nasza inicjatywa, uważam, trafia naprawdę w oczekiwania. I czemu jest kierowana do samorządu województwa przede wszystkim? Bo Opole za sprawą działań Rady Miejskiej, pana prezydenta, dostęp do metody in vitro już ma, do współfinansowania tej metody. Natomiast my nie jesteśmy wielkim regionem. Na terenie tego regionu nie ma zbyt wielu tak dużych miast jak Opole. A zatem dostęp z poziomu województwa daje w tym trudnym i intymnym działaniu wielu rodzinom da taki bezpieczny dostęp, odrobinkę anonimowości, to, co w tego typu sytuacjach dla ludzi jest strasznie ważne, ale przede wszystkim ma dać realne wsparcie w postaci współfinansowania. Już przyłączamy się do tego apelu i będziemy popierali ten projekt, tym bardziej, że jak widzimy w szpitale w województwie opolskim, jak i w Kluczborku, tak samo jak i w Namysłowie, borykają się z problemami, zamykane są oddziały ginekologiczne, położnicze w Namysłowie, dlatego no myślimy, że taki program na pewno pomoże wielu rodzinom o to, żeby mogli być szczęśliwi rodzicami, zostać szczęśliwymi rodzicami. Te pieniądze mogłyby być wykorzystywane w naszym województwie już od najbliższego roku, a co z tym projektem ustawy będzie, nie wiadomo, czy trafi znowu do zamrażarki, czy będziemy czekać na zmianę władzy. Tutaj na dzisiaj w rękach zarządu województwa jest to, że możemy zacząć korzystać w województwie opolskim z tego programu już od następnego roku. Bardzo szanując głos, który przed chwilą płynął ze Stowarzyszenia Tak dla Polski, Tak dla Opolszczyzny i wspierania inicjatywy in vitro, chcę powiedzieć, że samorząd województwa opolskiego, pan marszałek województwa opolskiego już w projekcie budżetu
posiada na ten cel. I co więcej, to już zostało, to było w pierwotnym projekcie budżetu, czyli już ponad miesiąc temu, zostało wpisane do budżetu województwa w kwocie 2 milionów złotych. I mało tego, pierwsze czytanie budżetu już się odbyło, więc inicjatywa jest jak najbardziej cenna, że wsparcie tak dla Opolskiego zadeklarowało metodzie in vitro. Oczywiście potrzeba do tego jeszcze decyzji całej Rady, ale komisje już się wypowiedziały pozytywnie w tym względzie i program wspierania dzietności województwa opolskiego zostanie przekazany, właśnie na tej sesji pokazany dość dokładnie. My jeszcze chcieliśmy to oczywiście też dziennikarzom zaprezentować podczas sesji budżetowej, ale skoro nastąpiła taka sytuacja, państwo dostaniecie też dzisiaj prezentację względem tego, jak również wszelkie działania, które będą miały jakby progresywnie wzmacniać ten program in vitro z roku na rok.